ten rower powstał w roku 1816. Nadworny stolarz, bo jak ma von przed nazwiskiem, to wiadomo, że miał nadwornego stolarza. Był chyba raczej stelmachem, tym, co się jego pojazdami tymi konnymi zajmował. I koła to są od bryczki. To jest to przewymiarowane, masywne, drewniane i waży ponad 45 kilo. Nieco ponad 45 kilo. Siodło z konia tutaj adaptowane. Pan siada okrakiem, odpychać nogami od ziemi i zasuwa, uwaga, na długim dystansie nieco szybciej niż konno wierzchem, w praktyce około 15 na godzinę. I jest to rok, tak jak mówiłem, 1816. Dwa lata później dostaje patent na to. Patent się zachował. To się zachowało w Muzeum Miejskim w Karlsruhe, to jest przy granicy francusko-szwajcarskiej. I to są twarde dowody, że ten rower był, że istniał. No i jeszcze mówię, zachowane do dziś. Tak. Jak ten pan się zaczął na tym jeździć, to się ludzie śmiali, a po kilku latach go naśladowali. Bogaty człowiek przyjeżdża na błonie pod miastem i sobie śmigają. I teraz ten obrazek, ta akwarelka jest dowodem na to, że wynalazek pana Dreisa się upowszechnił. Te trzy fakty spowodowały, że historycy techniki uznali to za pierwszy rower. Wszyscy, którzy budowali jakieś tam pojazdy napędzane mięśniami wcześniej, nigdy się im nie udało upowszechnić, po pierwsze, po drugie, zaginęły. Jak facet zmarł, to albo spalili, albo zgniło, no różnie tam, ale szczezło. Nie przechowało się. Tak, nie dochowało się. I nie ma co dyskutować, że tam narysował rysunek jakiś Leonardo da Vinci, bo rysunek jest kwestionowany, czy to Leonardo da Vinci. Ale od rysunku do prototypu droga daleka i od prototypu do jakiejś takiej produkcji to też droga nie krótka. Kim pan jest z zawodu? Mechanikiem samochodowym. No to pan doskonale tutaj rozumie wiele rzeczy. Czy wyuczony, wykonywany? Tak jest. Dobra. No to proszę państwa, mamy taki pierwszy moment. Pierwszą część w zasadzie za sobą. Druga część. Pan jak jedzie, buty sobie zużywa i brudzi. Brudził najbardziej na bruku miejskim. Dlaczego? Ano bo te wszystkie stare miasta, które pan ogląda, jak pan podróżuje, no to one wyglądają dzisiaj bardzo podobnie, jak wyglądały 200 lat temu, z jedną różnicą. Na pewno wtedy nie było ubikacji, tylko co nocnicy pod łóżkiem. No i to było wylewane na ulicę wieczorem, czy tam późnym wieczorem. I jeśli deszcz nie popadał do rana, a on nad ranem wracał z balangi, to sobie buty brudził tak, że bardzo była mocna potrzeba, żeby butów nie brudzić i rozwiązano to przy pomocy pedałów w przednim kole. Pan pedałuje, butów nie brudzi, ale jedzie nie 15, a 7 na godzinę. W porywach 8. I proszę pana, nie chcą zrezygnować z czystych butów i chcą koniecznie wrócić do tej szybkości. Więc powiększają mu koło. Za jednym obrotem przejeżdża więcej. Tak jest. I to się sprawdza. Jeszcze powiększają. Znów się sprawdza, że jedzie szybciej. Czynnik był drugi jeszcze oprócz tego, że obwód większy. Mianowicie, jak koło ma średnicę większą, to opory toczenia są mniejsze. Mechanik na pewno to powie. Tak jest. Znacie, rozumieć i tak dalej. W ten sposób drogą ewolucji technicznej przed rokiem 1860 powstaje taki rower. Francuz Michel nadał tą formę mu i jest to około roku 1860. Ten obrazek trzymam po to, żeby pokazać tą małą, poziomą kreseczkę. Pan się domyśla, że jest to szczebelek, na który pan stawia nogę, drugą tak. Się odpycha. Zaczyna się to toczyć. Nogę postawiono na szczebelku, ten pan szybciutko prostuje, tyłeczkiem w siodełeczko celuje, jak poceluje to jedzie, jak nie poceluje to leży. To nie jedzie. To leży. Jak już pocelował tyłeczkiem w siodełeczko, to teraz butem celuje w pedał, jak poceluje to jedzie, jak nie poceluje to leży. Jak się siadało? Dwa sposoby. Jeden, wszystkie czynności w odwrotnej kolejności. Drugi, to się spadało, ale to bolało, bo się łamało ręce, nogi i coś tam jeszcze. I ponieważ były te rowery troszeczkę, powiedzmy, no, trudne w eksploatacji, wymagały dużej sprawności i było dużo wypadków, 25 lat później powstaje rower podobny do dzisiejszego. Dwa jednakowe koła, napęd już przy pomocy pedałów łańcucha na tylne koło, ostre koło jeszcze, bo jeszcze wolnobiegów nie było, rama trójkątna i trójkątny widelec z tyłu. No, początkowo nie było tej przekątnej od siodełka do suportu, ale ta rama amortyzowała, więc materiał się męczył, pękało, włożono to i okazało się, że ta rama jest
nie do ulepszenia. Jest to najbardziej wytrzymała i najlżejsza. Te wszystkie inne, to nie jest to. Z punktu widzenia takiego, no, wytrzymałość tak jest. I lekkość. I ten rower wymyślił, ten rower z tymi, powiedzmy, jednakowymi kołami, nazywał się Safety, wymyślił James Stanley Anglik i nazwał go Rover. Po angielsku to znaczyło wędrowiec. Tak jest. Poprodukował to kilkanaście miesięcy, a może dwadzieścia kilka miesięcy i wziął się za produkcję samochodów i też się nazwał Rover. Nie rezygnuje z produkcji rowerów o marce Rover. Tak. I około 1890 roku do kongresówki. To jest to ta część zaboru rosyjskiego, tak, która się nazywa Królestwo Kongresowe. No i przywozi jakąś dużą partię tych rowerów. Na główce ramy blaszka jest, a na blaszce wybite rower. No, tych, co umieli czytać i pisać, było mało, ale mieli autorytet. No i w związku z tym przyjęła się u nas nazwa rower, ale u was na Śląsku mówią koło. Tak jest. Za Olzo mówią kolo. Tak jest. A nasi Kaszubi mówią kuelo. A nasi, powiedzmy, przyjaciele z Estonii mówią nożne koło na rower. Niemcy mówią farad. Faren przemieszczać się, rad koło, czyli koło podróżne. Ale bicycle po angielsku, inna nazwa tak. roweru, to jest przy pomocy koła. Prawda? Tak jest. No, oczywiście skrócono na bajek, to takie skróty się robi. No i w związku z tym prawie cały świat używa słowa koło na określenie. Biciclette to jest dwa koła, prawda, tak na rower też mówią. No i potem się dowiedziałem, że połowa Afryki mówi koło, a druga połowa mówi żelazny koń na rower. O, bardzo fajne. To ciekawe. Tak. Trzy lata później, w roku 1888, z węża ogrodniczego pan Dunlop, weterynarz, robi pierwszą oponę. No i te opony się przyjmują, okazuje się, że się jeździ lepiej niż na pełnej gumie. No i oczywiście patentuje to i uruchamia produkcję. I do tej pory firma sobie funkcjonuje. Proszę pana, w roku 1900 Niemcy wymyślają piastę torpedo, to jest wolnobieg plus hamulec. Anglicy wymyślają tą, tak jak u pana, tak, cykające wolnobieg, taki jak w kolarkach. A Włosi chyba ze dwa lata później wymyślają pierwszą przerzutkę. Oczywiście ona się upowszechnia trochę wolno, bo po prostu jest skomplikowana. I w związku z tym droga, jak na tamte czasy, bardzo droga. I to byłaby tak w skrócie dużym historia roweru. Pokażę panu parę rowerków i powinien pan być zadowolony. Spróbuj pan nie być zadowolony. Ale nie będę próbował. Nie będę próbował. No to jest lepiej. Proszę pana, będę pokazywał rowery trochę w odwrotnej kolejności, bo ta replika bicykla jest tu pod tym, tak, to ja ten rower zaprezentuję w jeździe, wstawię na swoje miejsce i kolejno, i aż dojdziemy do tamtego. Okej. Okay. Może tak być? Może być. Może być. To jest mój rower ulubiony, turystyczny i poziomy. Wszystko, co ciężkie, to mocuję tutaj, a karimata, śpiwór tutaj gdzieś w torbach bocznych, ubranka na zmianę. I ja tym rowerem potrafiłem przejechać w ciągu trzech kolejnych dni 600 km, jadąc po 8 godzin dziennie. Ale byłem wtedy, proszę pana, młodszy o jakieś 24 kg. O, tak się siada, a tak się jedzie. Czy pan prowadzi jakiegoś bloga? Tak. A, to rozumiem, że pan musi nagrać. Ale pan zaznaczy, że to w gołębiu. Proszę pana, zaznaczę, podam pana nazwisko i wszystkich tu zaproszę. Tak jest. A wie pan, jak do pana trafiłem? Nie wiem, czy pan zna pana Jakuba, nie pomnę nazwiska, z Puław, tak, który prowadzi magazyn PRL ze starociami i tak dalej. W każdym razie on powiedział mi o panu. To gdzie tam na składowej? Gdzie tak tam? Jest. Tak, to już wiem. Bywałem u niego i czasami też kupowałem. I to on mnie do pana wysłał, bo tak się składa, że spędziłem u niego ostatnich 5 dni na jego urodzinach. Na jego urodzinach? Tak, jestem bardzo zmęczony. A, bardzo zmęczony, panie. Tak. Rozumiem. Także nawet ta fotowoltaika pana nie popycha. Bez niej to bym w ogóle już nie ruszył. A czy to jest rower z akumulatorem? Tak. To jest rower wspomagany elektrycznie. No ja niestety na innym bym sobie nie mógł ruszyć w moją wyprawę ze względu na stan zdrowia. Rozumiem. Więc jeżdżę na takim. Widzę nogę tu zabandażowaną. Proszę mi powiedzieć, czy to
tylko służy do ładowania telefonu, czy również podładowuje? Ja mam powerbank, który ładuje z tego i z tego powerbanku ma przetwornicę, jestem w stanie ładować rower. Natomiast rower da się ładować tylko z zasilania 220 V. Więc po przetworzeniu tak, ale bezpośrednio nie. Dobra, to co ja tu... Aha. Rowerki. Rowerki. Proszę szanownego pana, mój ulubiony rower poziomy, ale też wyjątkowy rower. Jest to wyjątkowy rower, dlatego że, proszę pana, to jest najszybciej składający się składak świata. Kto nie wierzy, niech patrzy. Raz. I rower złożony, postawiony. Pod sklepem go nie zamykam, bo złodziej nie będzie umiał odjechać. Tak jest, na pewno. A ja tu za chwilę go rozłożę i pojadę. Tylko sobie tu usunę przeszkody. Żeby to było jak najmniej przeszkód, żeby tu gdzieś nie za... Kręć. Ale tak jak go się szybko składa, tak się szybko rozkłada. Widać było? Tak. Także pan mi tam zrobi miejsce, bo ja po tym betonie sobie jeżdżę. Widzieliście tą technikę? No i dzięki temu, że jest mały opór powietrza, mała powierzchnia czołowa, to się jedzie szybciej. Nawet tak jest. Da rozpędzić w takim dosyć krótkim czasie. Czy pan wykonał ten rower, tak, czy zakupiony? Nie, wykonał. Tak. Większość tych rowerów to ja wykonałem. Tak. No oczywiście tamten poprzedni też ja wykonałem i będę mówił, jak któryś kupiłem, to będę... Dobrze. Tak, moi kochani, ciekawe miejsce, ciekawy człowiek. Dobrze, że mnie ktoś nazywa człowiekiem, a nie wariatem. No, oby więcej takich wariatów. Rower z napędem mimośrodowym. Z mimośrodowymi kołami, już tak, widzę. Z mimośrodowymi kołami i to jest rower galopujący. Bardzo wesoło jest, jak tu jakoś panienkę się tak na to zapakuje i niech sobie jedzie. Blisko 100 lat. Podarował mi go jeden dużo starszy pan ode mnie i mówił, że jego tata składał to szczęście. Zacząłem liczyć lata i wyszło mi, proszę pana, że to jest około I wojny światowej, czyli ma około 100 lat. Tak jest. I proszę pana, jest to rower szosowo-torowy, bo ma tutaj wolnobieg. Jak się jedzie szosą, to się na wolnobiegu plus hamulec. A jak się dojedzie do toru kolarskiego, to się obratuje ostre koło. Tak. Ten trybik jest tu na sztywno związany. Wyjmuje się to koło, obraca, hamulec się zdejmuje i na torze kolarskim się jedzie bez hamulców i na ostrym kole. I tutaj, proszę pana, na pewno kierownik, rama to są autentyczne. Wszystkie inne części są coraz powiedzmy mniej stare. Na pewno najbardziej to jest ten widelec, bo to już jest rometowski, te obręcze i tutaj szprychy. Natomiast ta piasta jest na pewno stara, te pedały są stare, korby. No i tutaj widać, że można wymieniać tą koronkę. Zębatkę. Także. I tu jest ciekawy napis, jeśli chce pan go tutaj powiedzmy sfotografować, to z tej strony. Mhm. O, tutaj. No, czyta pan mer
Sekundka, bo nie czytam, bo ja bez okularów nie widzę nawet, co nagrywam. No to ja przeczytam. Mercedes. A, proszę. I po co to pokazuje? Żeby uświadomić wszystkim, że wszystkie stare marki samochodowe, zanim zajmowały się produkować samochody, produkowały rowery. To był Opel, DKW, NS-u i te francuskie trzy marki, i ten rower Van Vio. Tak jest. To do dziś dnia jeszcze ta marka, powiedzmy, występuje. No to sobie to mogę wprowadzić. Ja przepraszam was, że gubię pana z kadru, ale ja jestem tak zafascynowany tym, co pan mówi, że nie patrzę na telefon, tylko na pana. I gubię pana z kadru, tak. No to proszę mówić, to się cofnie, żeby pan sobie... Nie, ja tłumaczyłem moim widzom, dlaczego czasami jest tak, że pokazuję ścianę i słucham głosu. Doszliśmy do takiego roweru, który jest repliką tego bicykla z dużym kołem. I ja świadomie zrobiłem, nie robiłem takiego 1,5-metrowego tak. Średnicy, bo jakby ktoś tutaj spróbował jechać na takim, a spadł, to by mi uszkodził beton i to byłyby koszty. Oczywiście. Tak, natomiast zrobiłem koło 26, żeby tutaj taki, powiedzmy, uczeń, druga połowa podstawówki już mógł sobie na niego siąść. Trafiłem na to pudełko. Udało się. Trafiłem na pedał i już mogę jechać. Odpycham się, drugi pedał łapiemy, to jedziemy. Trzymam trochę kierownicę sztywno, tak pedałuję równomiernie i nie kopię w pedały. Tak się robi to w dzisiejszych rowerach i sobie jadę jak po sznureczku. A sznureczek taki trochę nierówno. Ups. Tak. No, zamknąłem oczy. Na zdrowie. I byłbym w słupek trafił. To nie jest lepsze od dzisiejszego roweru, bo gdyby było lepsze, to dzisiejszych by nie było. Oczywiście. To jest po pierwsze. Po drugie, jestem strasznie wygadana gaduła, ale nie podejmuję się słownie przekazać wrażeń z jazdy na tym pojeździe. Rozumiem. Trzeba spróbować. No pan, jak trochę ta noga... Nie będę ryzykował. Tak. Moja wyprawa musi trwać dalej, a jak sobie coś zrobię, to się skończy. Tak. No to co, uciekam. Tak jest. Te były, to teraz mogę pokazać na przykład taką hulajnogę. O, proszę bardzo, jest to mojej konstrukcji hulajnoga. Podeścik jest bardzo nisko, dzięki temu jak jadę, to moja głowa nie chodzi góra-dół, nie tracę na to energii. Ta rurka usztywnia mi całą ramę, żeby to się nie uginało, nie zawadzało podłoże. I ta rurka, to tak skromnie i w tajemnicy wam powiem państwo, że to jest mój osobisty wkład w rozwój światowego hulajnogizmu. Tylko hulajnogizm pewnie jeszcze o tym nie wie. Chyba nie. Tak. Jako konstruktor się pomyliłem. Jadę, chcę nogę zrzucić, potykam się i lecę na twarz. Już chciałem to przerabiać, ale mój taki doradca tam na białą bramce za mną chodzi, mówi Majewski, myśl. Pomyślałem, że można pojechać tak, rurka między nogami, nogę mogę zrzucić. Oczywiście. O, i proszę bardzo, ja sobie tutaj jadę, tu sobie robię jaskółeczkę, która macha. I ogonkiem, tak, i w ten sposób wymyślił pan hulajnogę dla prawo i lewonożnych. Dokładnie, dokładnie. Rurka musi być z przeciwnej strony dla osoby, która chce się odpychać. Tak, tak. Czyli kupuje się hulajnogę odpowiednią do swoich upodobań. Leworęczności lub leworęczności. Tak jest. Lewonożności, lewonożności. Oczywiście fantazja i kreatywność nie ma granic, no mam rower artystyczny. Tak jest. Wyciąłem środek z wigry, zrobiłem taką kratkę, wspawałem i mam rower oryginalny, który zachwycił jedną panią plastyczkę, no ale niestety mąż jej nie pozwolił, żeby się zamieniła dobrej jakości rower za to cudo, a ja już się cieszyłem, że będę miał prezent dla synowej. Nie udało się. Nie udało się. Nie udało się, ale to te mężczyźni tak dokuczają tym żonom. Tak jest. No i znowu z kadru uciekam, tak? No nie, tym razem już za panem nadążam. No to bardzo dobrze.
co by tu jeszcze Państwu pokazać? A, mam tutaj takie rowerki, które warto to pokazać. Tu jest wyjątkowy rower. Wyjątkowy dlaczego? Bo można kierować rękami. I można, proszę Państwa, kierować bioderkami. No to cóż, pojedziemy. Tak jest. Jadę jak na zwykłym rowerku, nic mi tu nie przeszkadza, jego światło. Ale jak chcę wprowadzić policję w błąd, to jadę na dwa ślady. Chyba tu będzie ciął trochę? Prawdopodobnie nie, bo jest super. Super. No to powiem panu, że jeszcze jak mi zagrają walczyka, to tańczę. Tra la la la. Rozumiesz, że nie tylko jak zagrają. Słucham? Rozumiesz, że zdarza się również jak nie grają. Tak. Ale rower ułatwia tego typu. Oczywiście. Rower jest bardzo zwrotny, to tam w tamtym kącie najwięcej pokazywałem. Proszę zobaczyć, jak mi policja dogania, to ja robię taki zwrot. O, i uciekam do najbliższej poprzecznicy, a potem do najbliższej klatki i niech mnie szukają. No, to teraz uciekam do tej klatki. Tutaj dzieci jak chcą się zabawić, to wsadzam na to, a one sobie tu pedałują, o i jadą, a ja też będę udawał bardzo poważnego rowerzystę. Starczy, bo jeszcze się załamie podem. Rozumiem, że koła są sztywne, to nie są pompowane. Tak, nie, to są sztywne koła. Mhm. O, tu przed chwilą był klient i siodełko obniżył. Ajajaj. No, nie wiem, czy mi się uda to. Już będzie tak lepiej dla tych większych. I teraz proszę Państwa. To jest rower galopujący dla dzieci, żeby nie były pokrzywdzone. Tak jest. Tak. O, tu mamy jakąś ciekawą konstrukcję. Tak, to jest ciekawy rower. To jest rower marki Strida, angielska produkcja. Rower składany, idealny do mieszkania plus. Bo te mieszkania mają być małe, to mamy składany kierownik. Ale jeszcze mamy składane pedały. O, tak pokażemy. Tak, o. I taki wąski rower można wstawić za szafę, albo wsunąć pod łóżko i spać spokojnie, bo złodziej stamtąd nie weźmie. Ale to nie wszystko, jeszcze go można tak złożyć. Super. Jak nie mam psa do wyprowadzania, to z nim wychodzę. Tak jest. A jak wyjdę, to go rozpłacę. Rower waży 9,5 kg, ma nośność do 90 kg i kosztuje niezbyt drogo, bo raptem 500 funtów. Tak. Tak. Nie... A ma pan wyczucie. Ma pan wyczucie. Ten rower podarował mi mój znajomy kolega. Umie na nim jeździć. Rower ma taką właściwość, że jak chce skręcić w lewo, to kierownik w przeciwną stronę. A mechanizm jest nieschowany. O, i tak to taka zabawka
przydaje się, bo ludzie nie mogą słuchać wykładów nie wiadomo jak długo. No i dostają zadanie. Ręce na kierownik, nie wsiadamy, oprowadzić dookoła i nie zjechać na trasę. No nie będę pokazywał, bo to byłby już nadmiar. Tak. A ja znowu nie umiem prowadzić źle. A to jest atrakcyjne. Jak... I mamy tandem. Tak, tu mamy tandem produkcji polskiej. Tak. Jeszcze to PRL-owski, bo Zjednoczone Zakłady Rowerowe Romet go wykonały, bo była i Zjednoczona Partia, Zjednoczone Rowery. Tak jest. No, do dzisiaj rowery jednoczą. Tak, no i ten rower też służył do jednoczenia, bo jak, proszę Państwa, nabyłem taki rower, a byłem jeszcze młodym człowiekiem, no to się jedna pani do mnie tak przysadziła, że do tej pory mnie trzyma za rękę. To jest właśnie żona, ta, która pierwsza tutaj siedziała. Ten rower się załapała. Czyli rozumiem, że rower jest od nowości pana. Tak, rower jest od nowości mój, bardzo wyeksploatowany. Powiedzmy, już tutaj koła są tutaj trzecie chyba. Tylne koło jest w tej chwili z przerzutką trzybiegową. No i na tym rowerku w bezwieczną pogodę, stąd do Puław jechaliśmy szybkością 36 na godzinę, ale żona też lubiała pedałować. Załatwiliśmy sprawę, kawę wypiliśmy i wracaliśmy również z tą szybkością. No cudnie. Ale to są dwa silniki zamiast jednego. Tak jest. Jak ktoś nie jeździ, to zapraszam do mnie, to się przyjedzie. Lubię panią tutaj sprawić przyjemność jazdy na tym rowerze. Szkoda, że nie ma tutaj jakichś dzieciaków. Bo to jest rower, z którego jestem, no, zadowolony, co mało powiedziałem. Dumny. I tak, jestem z niego trochę dumny, bo 40 lat temu, gdy o samochód było trudno, gdy odciągnik w prawie było niemożliwe kupić, a jest do małego gospodarstwa, no to proszę Państwa, żeby konia nie fatygować, bańkę z mlekiem wiozłem do zlewni, butlę z gazem przywoziłem tu, no a jak worek jabłek tak duży, że musiałem wychylać głowę, żeby jest nie widzieć, na, to, na sok niefermentowany. Tak. I tutaj pralkę franie do elektryka, trzy worki cementu bez okunu za prawy tej posadzki. To jest taki bardzo gospodarczy rower, no teraz został przekształcony w taksówkę rowerową. Szczególnie dzieci tu się wozi, potem jakieś tam powiedzmy niezbyt ciężkie osoby psi odmiennej, czyli jakieś takie dorodniejsze nastolatki też chętnie wożę. Tak. No i takie młode mamuśki też nie pogardzi. Rozumiem. Konstrukcja pana. Tak, konstrukcja jest moja. Dobrze, czy jeszcze pan widzi jakiś rower, którego nie omówiłem? Nie widzę żadnego roweru, którego pan nie omówił, za wyjątkiem rowerów rozłożonych. Tak, tak. Jest tutaj taki rower, który jest dosyć stary i jest to przykład roweru... Aha, na wał. ...z napędem bezłańcuchowym. Kręcę, koło się kręci. Hamuje, tak, koło staje. Tajemnica tkwi tutaj. To jest koło zębate stożkowe, duże. Tak jest. Trzy razy mniejsze jest tutaj. W rurce jest schowany wałek i mamy taki napęd. Tak jest. Oczywiście przekładnia jedna i druga była schowana. Tu się zachowało coś i można łatwo uwierzyć, że było to szczelnie zakryte, nasparowane. Tak. A tam to było też zakryte, tylko to już zginęło. Ja go kupiłem w takim stanie. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie jest kasa biletowa? Proszę Państwa, chodźcie tu bliżej. Mam tu duży kłopot. Byłby to ostatni rower, który chcę Panu pokazać, ale nie musi Pan uciekać, bo jeszcze tutaj nie wiem, jak wybrnąć z tego kłopotu, co rozumiem. Państwo tutaj mi przywieźli. My żadnych kłopotów być nie możemy. Jesteśmy dalece od kłopotu. Dobrze, skąd Państwo przybywają? Skąd? Z Lublina. Jak? Z okolic. No LSW to co to jest? Świdnik. A, Świdnik. No to tylko samo. Słucham? To tylko samo. Rozumiem.
Nie, no ja świdnik bardzo lubię. Tata kiedyś pracował tam przy budowie tej fabryki zaraz po wojnie. Ja się nie utożsamiam. Nie jestem nic. Aha, nie utożsamiasz pan. No to, to dobrze. Proszę Państwa, ja muszę za jakieś 20 minut wybyć. 25 wybyć. Jeśli chcecie, żebym wam tutaj pokazał, te rowery panu pokazałem chyba tak dostatecznie, w tym samym czasie. Mi się wydaje tak, tak. No to, to w takim razie proponuję. Siadacie tutaj na ławeczce. Jak powiem, o historii powiem króciutko, a potem każdy rower zaprezentuję. Lubi pani jeździć na rowerze? To panią przewiozę. No. A ja panu podziękuję. Ja przepraszam, że tak się nie zaczęło, ale no niestety zapomniałem pana zapytać o nazwisko. Ja nazywam się Robert Łuczak. Ja się nazywam Józef Konstanty Majewski, twórca tego muzeum. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Jesteśmy w Gołębiu, tu się urodziłem, tu się wychowałem i tu pracuję na sławę tej miejscowości. Co mogę polecić poza muzeum? Najładniejszy renesansowy kościół w Polsce to w Gołębiu. Tam pan jeszcze... Tak, widziałem go. Tak, i obok kościoła stoi dom loretański. Dom loretański to takie dwa budynki, jeden w drugim, przy czym ten wewnętrzny, mniejszy, skromniejszy, to wierna kopia domu świętej rodziny z Nazaretu. I to wystarczy, żeby ludzi odrobinę bogobojnych tutaj ściągnąć. Myślę, że się udało. Tym uśmiechem pan sobie zjednał już prawie na pewno wszystkich. Ja panu jeszcze raz bardzo dziękuję. I ja dziękuję. Było mi niesłychanie miło. No, do widzenia. Do widzenia. Zdrowia panu życzę.